dobry wieczór. Joanna Sikora, zapraszam na prognozę pogody. Jutro chłodno, można powiedzieć jesiennie, bo w niektórych miejscach kraju będą pojawiać się też opady deszczu i zachmurzone niebo. Dzisiejszej nocy mokro będzie przede wszystkim na wschodzie i w północnej części kraju. Tam pogodę kształtuje front atmosferyczny. Temperatura od 7 do 11 stopni Celsjusza, więc ta noc także będzie dosyć zimna. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W centrum, przede wszystkim w pierwszej części dnia, będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Po południu ten deszcz pojawi się już także na Mazurach. Chłodniej będzie na wschodzie Polski, tam 14-15 stopni, odrobinę cieplej, ale także nie możemy liczyć tam na wysoką temperaturę. Będzie na zachodzie, tam termometry pokażą od 16 do 17 stopni, będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr. Wieczorem i w nocy w naszym regionie także jeszcze będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Na termometrach najniższa temperatura w Grudziądzu, tam 7 stopni, 8 stopni w Bydgoszczy i Inowrocławiu, 9 stopni w Toruniu i we Włocławku. Jutro zachmurzenie umiarkowane, mogą pojawiać się także przelotne opady deszczu. One silniejsze będą przede wszystkim po południu na północy naszego regionu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Termometry pokażą najniższą temperaturę w Toruniu i we Włocławku, tam 15 stopni. W pozostałych miejscach 16 stopni Celsjusza. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, pod koniec dnia duże, padać jednak nie powinno. W nocy 7-8 stopni, w dzień poniżej 20. W środę dużo chmur z niewielkimi przejaśnieniami, deszcz możliwy na północy regionu. W nocy odrobinę cieplej, 11 stopni, a w dzień około 20-21. W czwartek przed południem dużo chmur, niewykluczony deszcz, po południu więcej przejaśnień. W nocy 10-12 stopni, a w ciągu dnia 18-19 stopni Celsjusza. Teraz już życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.